Cześć. Godzina 8:45, 18 grudnia 2023 roku. Pochmurny poniedziałek. Gniezno. Zanim wystartujemy i zaczniemy odkrywać tajemnice pierwszej stolicy Polski, najpierw skosztuję wyśmienitego, fantastycznego serniczka. Tak! To jeden z powodów, dla których tutaj przyszliśmy. Ostatni kawałek, najważniejszy. Pozostałe już przepadły. Wczoraj wieczorem osłodziłem sobie ostatnie godziny niedzieli. Prezent od Danuty i Hieronima. Wielkie, wielkie dzięki. Wielkie dzięki również za sympatyczną rozmowę, którą wczoraj odbyliśmy. Przełożę rękę do... co ja mówię? Przełożę kamerę do lewej dłoni. Może kiedyś uda mi się przełożyć lewą rękę do kamery. Jak opanuję tą sztukę, to się tym pochwalę. Kawałeczek, kawałeczek. O, trochę się pokruszyło, nic się nie stało. O, tak można zaczynać każdy tydzień. Właśnie renderuje się kolejny odcinek. Jak wrócę, powinien być już gotowy. Gniezno! Nadchodzimy. A jak wrócimy, to dokończymy sernik. Kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Dalej, 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 skrzacie! Dom klasztorny sióstr służebniczek. Szkoła podstawowa nr 6 imienia Henryka Sienkiewicza. Wieża ciśnień. Skwer Orląt Lwowskich. Oddali Polsce swe życie młode, broniąc ojczyzny praw i honoru. Młyn. Dawna rzeźnia. Obecnie centrum handlowe. Thank you.
idziemy wzdłuż ściany. Staniemy tu. Budynek ustołowany naprzeciwko galerii. Palmiarnia. Jedna z kamienic przy ulicy Wyszyńskiego. Zespół szkół ponadpodstawowych numer 3. Siedziba banku przy ulicy Henryka Sienkiewicza. Placówka oświatowa. W mieście rozstawiono kilkanaście figurek królików. Przedszkole numer 10. Wejście do parku miejskiego imienia generała Władysława Andersa. Na samą górę. O, widok na cały park. Czy 2 dni wystarczą na Gniezno? 2 pełne dni. Chwilę wyskoczyć na brzeg miasta.
kolejny parkowystaw. Przez park przebiega linia kolejowa. Jest nieczynna. Świetny punkt widokowy. Jeżeli znajdę połowę z nich, to już będzie sukces. Królik hokeista. Siemka. Kościół pod wezwaniem błogosławionej Jolenty. Jest coś, co go wyróżnia na tle wszystkich innych gnieźnieńskich kościołów. Ba, być może jest jedynym kościołem w Polsce o tak charakterystycznym kształcie. Z dołu tego nie widać. Trzeba się wznieść. Ponad chmury. A wiecie co? Rozegram to tak. Sprawdźcie na Google Map w trybie satelitarnym, jak prezentuje się ta konkretna świątynia. Od razu zorientujecie się, o czym mówię. Park Trzech Kultur. W tym miejscu znajdował się cmentarz założony na terenie zakupionym w 1885 roku przez zarząd gminy ewangelickiej. Funkcjonował tu ponad pół wieku, by w roku 1963 ulec likwidacji. Ciekawostka. Czy wiesz, że w roku 2007 dokonano tu ekshumacji ciał 125 osób, w tym także żołnierzy niemieckich, przy których znaleziono 9 nieśmiertelników? Już wiem. Park Trzech Kultur. Liczne ścieżki spacerowe, ławeczki, latarnie, plac zabaw dla dzieci. Może gdzieś tam w oddali znajdzie się jeden staw. Jest i plac zabaw dla dorosłych, czyli siłownia plenerowa. Można szaleć.
biegusiem dotarliśmy do następnego parku miejskiego. A tak. Nie, tam nie zejdę. Nie jest nam po drodze. Park linowy na Łazienkach. A jesteśmy w parku 25-lecia. Kościół pod wezwaniem błogosławionego Bogu Miła. Dzwonnica kościelna. I trzy dzwony. Stacja kolejowa Gniezno-Winiary. I dworzec kolejowy. Kościół pod wezwaniem brama cmentarza parafialnego Świętego Krzyża. Grobowce rodzinne. Grób rodziny Urbańskich. Nieco tu ciasno. Kościół pod wezwaniem Krzyża Świętego. Kilka minut po godzinie 14:00. Późno. Bardzo późno.
Nie wyrobiłem się. Jutro też jest dzień. Pałac. Godzina 14:45. Zastanawiam się, jak to rozegrać. Czy zatrzymać zegarek w tym miejscu, gdzie aktualnie jestem? I jutro szybciutko tutaj wrócić i kontynuować marsz po Gnieźnie, odkrywając jego kolejne fragmenty. Zgadza się? Czy też zrezygnować z dalszego nagrywania? Odpuścić robienie zdjęć, ale wciąż mając uruchomiony tryb rejestrowania pokonywanej trasy, pobiec do miejsca, w którym spędzę dzisiejszą noc i dopiero tam go zatrzymać.
Cześć. Zbliża się godzina 9. 19 dzień grudnia 2023 roku. Niestety wciąż pochmurny wtorkowy poranek. Gniezno. Kiedy się wypogodzi? Kiedy się wypogodzi? Brama cmentarna. Grobowce, grobowce. Grobowiec rodziny Węgerków. Ściana grobowców rodzinnych. Niczym galeria. O, ten jest taki inny. Kościół pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła. Krypta biskupów pomocniczych archidiecezji gnieźnieńskiej w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła spoczywają.
Poległym w obronie wiary i ojczyzny 1918-1919. Wdzięczni rodacy. Skwer. Jeden z wielu. Świąteczna ozdoba. Jedna z wielu. Odbijamy w lewo. Jezioro Jelonek. Wzdłuż linii brzegowej rozciąga się promenada, ścieżka rowerowo-spacerowa. Na terenie miasta możemy znaleźć kilka makiet. Ta wyobraża wzgórze Lecha. Upolowaliśmy kolejnego królika. Plac Świętego Wojciecha. Lamus. Obecnie jest remontowany. Jeden z budynków parafialnych przy ulicy Łaskiego. Kilkanaście kroków dalej. Kilkanaście kroków dalej. Pałac Biskupi. Pałac Archibiskupi. Kanonie.
tak się spieszyłem, że zapomniałem sfotografować notatki. I teraz nie pamiętam, co miałem powiedzieć na temat tej świątyni. Ach, pomnik Bolesława Chrobrego. Bazylika prymasowska pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jest wyjątkowa. Dzwon jest uszkodzony. Za tymi drzwiami znajdują się wrota gnieźnieńskie. Grób świętego Wojciecha. No dobrze, dla przykładu zajrzymy tutaj.
kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski. Dzwonnica. Budynki przy ulicy Kolegiaty. Jedenasta. Muzeum i Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Kościół pod wezwaniem świętego Jerzego. Ciekawostka. Jest to najstarszy kościół w Gnieźnie. Skąd to wiem? No, słyszałem, jak przewodnik o tym opowiadał. Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne. Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne. Gmach Sądu Rejonowego. Dolina Pojednania. Cześć.
ośrodek wychowawczy. Szkoła podstawowa numer 1. Nie wyrobisz. Nie ma szans. Zespół kościelno-klasztorny. Kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela i klasztor Bożogrobców. Mieszko II Lambert. Znalazłem ulicę o ciekawie brzmiącej nazwie. Krzywe koło. Zespół kościelno-klasztorny. Klasztor ojców franciszkanów. Kościół pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Antoniego. Haha. Siemka. Ulica Tumska. Nagrywanie filmów nie jest takie proste w tak dużym, ruchliwym mieście. Rynek. Fontanna. I kółeczko. Podejdę do kamienic. Stoję zbyt daleko.
Już nie mam pomysłu. Co robić? Jak to rozegrać? Dzisiaj zapowiadali deszcze i już czuję, że się na to zbiera. Ochłodziło się. Będę musiał pobiec po parasol. Ahoj. Poczęstujesz? O ty. Trzymaj się. Ulica Farna i jedna z kamienic. Ciekawostka. Czy wiesz, że w kościele znajduje się kaplica Bractwa Literackiego, istniejącego od 1954 roku, którego członkowie mieli obowiązek, by co roku nauczyć czytania i pisania trzech mężczyzn lub jednej kobiety? Wykorzystam to, że z nieba kapie na chodnikach, powinno być mniej osób. Plebania. Kościół Farny pod wezwaniem Trójcy Świętej. Dawaj pod parasol. Panie Królik. Wystarczy tych uprzejmości. Fragment muru miejskiego. Szczęście nam sprzyja. Trafiłem na kolejnego królika. Jest ich kilkanaście. I o dziwo żadnego z nich nie naniosłem na mapę. Kwestia przypadku. Zielony rynek. Plac parkingowy. Plac Józefa Piłsudskiego.
i kamienica przy placu 21 stycznia. Plac Józefa Piłsudskiego 2. Wacław II. Bednarski rynek.
Cześć. Godzina 9:30, 20 grudnia 2023 roku. Pochmurna środa. Gniezno. No, lecimy dalej z tematem. Kościół pod wezwaniem świętego Wawrzyńca. Figura Matki Bożej. Plebania. Idziemy dalej. Siedziba Sanepidu. Klasztor sióstr Elżbietanek. Kamienice przy ulicy Cierpięgi. Kamienice przy ulicy Świętego Wawrzyńca. Przechodniu smutny, bądź w Bogu ufny. Żłobek miejski. Odnoszę wrażenie, że już widziałem podobny budynek przy parku Andersa. Kamienica przy ulicy Warszawskiej. Ruch jak w ulu. Kamienice przy ulicy Warszawskiej. Nawet nie będę czekał, aż przestaną jeździć. Do kolekcji. Wyszło słoneczko. Także wpadłem tutaj z partyzanta. Taka szybka dokrętka. Bazylika w pełnym słońcu wygląda o wiele, wiele, wiele. O wiele. Jak i całe miasto. A tak przy okazji dodam, że jesteśmy na placu imienia Mikołaja Trąby, o czym wczoraj nie wspomniałem. Tak, wiem. W środku znajdują się wrota gnieźnieńskie. Najsłynniejsze i najstarsze wrota w Polsce. Wczoraj o tobie zapomniałem. Przeszedłem obok. Kolejna makieta. Cieszę się jak małe dziecko. Słoneczko, słoneczko, słoneczko. Ulica Bolesława Chrobrego.
Jedna z najładniej udekorowanych. Stary ratusz. Obecnie Urząd Stanu Cywilnego oraz punkt informacji turystycznej. Gołąbek. Bolesław I Chrobry. Kamieniczki przy ulicy Chrobrego. Następne reprezentantki ulicy Chrobrego. Miejski Ośrodek Kultury. Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Pomnik świętego Wojciecha, patrona Polski i Gniezna. Poczta Polska. Wciąż przemieszczamy się wzdłuż ulicy Chrobrego. Jeszcze jeden z bronią. Teatr. Zaczynam marznąć. To niedobrze. Zespół Szkół Ekonomicznych. Państwowa Straż Pożarna. Kolejarz. Każdy z królików otrzymał swoją nazwę. Dom mieszkalny z zamkową wieżą.
jedna z placówek oświatowych. Charakterystyczne, niewielkie osiedle domów robotniczych. Dworzec kolejowy. Stacja kolejowa. Przemysł drugi. W Gnieźnie wytyczono kilka szlaków tematycznych. Jednym z nich jest Trakt Królewski. Lecimy do kolejnego parku miejskiego. No leć. Na co czekasz? Siedziba Urzędu Miejskiego.
Cześć. Zbliża się godzina 9, 21 grudnia 2023 roku, pochmurny, deszczowy czwartek. Gniezno. Kamienica przy ulicy Lecha. Przedszkole prowadzone przez siostry zakonne. Park imienia Tadeusza Kościuszki. Pomnik. Kilka dni w Gnieźnie. I tylko kilkanaście minut słońca. Ach! Kamienice przy ulicy Mieszka I. Jednostka edukacyjna. Kamieniczek ciąg dalszy. Łatwo nie jest z taką pogodą. Szkoła muzyczna. Królik Murarz. Kamieniczki przy ulicy Dąbrówki. Ulica Dąbrówki. Tą również warto mieć na uwadze. Ze względu na budynki, jakie ją zdobią. Jak tylko wrócę na polne i leśne drogi, to wyjdzie słońce. Już to czuję w kościach, w mięśniach, nerwach, stawach, a w szczególności w nerwach. Willa. Kolejny władca w naszej kolekcji. Mm-hmm.
Z jakiegoś powodu miałem nagrać ten budynek. O ile się nie mylę, to na dole znajdują się aż dwie parowozownie oraz wieża ciśnień. Może uda mi się tam zejść. No na pewno nie ten. No puszczaj, puszczaj. Ile tam leży? Złotówka? Nie. Nie będę się szarpał. Nie no, nie sięgnę. Podsunę parasolem, ale już później po nią nie sięgnę za daleko. No i przepadła złotówka. Tyle kasiory. Nie wiem, 3 dni będę do siebie dochodził. Wciąż wieje. Brama wjazdowa jest szeroko uchylona. Doskonale. Gdyby nie ta mrzawka, gdyby nie ten wiatr. No jak mam coś tu nagrywać, no? Wszystko leci na szkło, obiektywu, kamery i aparatu. Co chwila to przecieram i nic to nie pomaga. Już nie będę stał pół dnia. Ze szmatką. Czy będę? Hej, 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 maszynisto! Nie ma go, ma wolne. No cóż, wykonam raptem kilka zdjęć. Najczęściej jest ich kilkanaście, kilkadziesiąt. Ale już nie mam siły. Nerwy mam skołatane. A dobra. Parę kroków do przodu. Może sprawić, że zobaczymy coś niezwykłego. O! Pług. Chyba wiem, jak dostać się do parowozowni jednej i drugiej. Tak wygląda wnętrze wagoników. Jeżeli macie ochotę na przejażdżkę, to potraktujcie to zapytanie jako wskazówkę. Dworzec Gniezno Wąskotorowe. Stacja Kultura. Czy ja kiedykolwiek przejechałem się wąskotorówką? Parowozem owszem, ale czy wąskotorówką? Nie pamiętam. No i tyle z mojego ambitnego planu. A, znowu coś kapnęło. Ta biała plama to kropla deszczu.
parowozownia. Parowozownia Gniezno. Jedna i druga. Prowadzone jest przez stowarzyszenie. Podano numer telefonu. Tak blisko. O. Tu wystaje dach wieży ciśnień. No jak ją potraktować? Jako odhaczoną czy nieodhaczoną? Zobaczoną czy niezobaczoną? Zobaczoną. Podjąłem próbę. I to jest najważniejsze. Jedno zdjęcie mam z daleka. Znalazłem młyn. Zabytkowe kamienice. Tam z przodu usytuowany jest pałac. Całkiem niedaleko znajduje się drugi pałac. Pałac cukrowy. Stadion miejski imienia pułkownika Franciszka Hynka. Stadion żużlowy. Plan sytuacyjny. Dobra. Pokażę chociaż jedno wejście. Bo na stadion to i tak nie wejdę. Przez kraty? O, może tędy. Pustostan. Niegdyś kasyno. Jeden z włazów w budynku koszarowym. Wcześniej minąłem dwa. A tu są kolejne. Nigdy wcześniej czegoś podobnego nie widziałem. Przynajmniej nie od strony głównej ulicy. Czy w ogóle nie widziałem. Nawet od strony podwórka. O co chodzi? O. Otwierać. Skrzat odkrywca. Lubię placki. Też nie działa. Zespół budynków koszarowych. Przy niektórych trwają prace budowlane.
Rozglądałem się za muzeum i niestety niczego nie znalazłem. Może zostało przeniesione? Może jest nieczynne? Może jest remontowane i ściągnięto tabliczki? A może jest błędnie zaznaczone na mapie? Tyle opcji. Według Google'a muzeum powinno być w tym budynku. A w tym. Ale za szybami nie widzę żadnych eksponatów. Budynek parafialny. Trochę szczegółów. Proszę bardzo. W roku 1921 założono w tym budynku pierwszy w Polsce Uniwersytet Ludowy. Na ostatnim gnieźnieńskim cmentarzu, na którym się pojawiliśmy, znajduje się grobowiec rodziny Piotrowskich. Wejście prowadzące do klasztoru sióstr karmelitanek bosych. Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza. Muzeum Początków Państwa Polskiego. Oraz liceum. Ścieżka rowerowo-spacerowa oplatająca jezioro Jelonek. Jesteśmy tutaj sami. Załatwię miejsce postojowo-noclegowe. Będzie to klub sportowy. Oddalone o kilkanaście kilometrów. Przecież ja już tam byłem. Byłem tam. Pomnik dyrektora szpitala.
w latach 1918-1934. Założyciel nowin psychiatrycznych. Twórca nowoczesnej rehabilitacji psychiatrycznej. Jesteśmy na terenie kompleksu szpitalnego. Kościół pod wezwaniem błogosławionego Michała Kozala. Dwór. Myślęcin. Owieczki.
cześć. Zbliża się godzina 9. 22 grudnia 2023 roku. Pochmurny i wyjątkowo wietrzny piątek. Pierwszy dzień kalendarzowej zimy. Być może będzie to najwietrzniejszy dzień podczas obu wędrówek. Dwór. Jeżeli nic nie spadnie mi na głowę, jeżeli nic nie wbije mi się w oko, nie uderzy mnie w twarz, to będzie to cud. Czyżby dawna koszelnia? Komorowo. Dwór. Walisza. Najkrótszy dzień w roku. Każdy kolejny będzie nieco dłuższy. No nareszcie! Pochodzący z roku 1769 drewniany kościół pod wezwaniem świętej Katarzyny. Wiatka postojowa na szlaku świętego Jakuba. Szlak architektury drewnianej. Najbliższe obiekty na szlaku: Wielkopolski Park Etnograficzny, sławna kaplica świętej Jerozolimy. Czy my tam już byliśmy? Ja pamiętam. Dzwonnica. Nie no, ten dzwon to mistrzostwo świata. Dzieciarki. Czech. Na drzewo! Blisko latające gałęzie! I inne obiekty obce! Idę. Nareszcie idę z wiatrem. Nieco mi pomaga. Pchając mnie do przodu. Ponaglając. Ale dobrze. Bi-
bielawy. Dębienica. Plebania. Drewniany kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja i świętej Jadwigi. Dalej, dalej, dalej. Szlak architektury drewnianej. Druga mapa. Powiat Gniezno. Ta może mi się przydać. Zrobię zdjęcie i porównam treści zawarte na tej tablicy z moimi notatkami. Jestem ciekaw, czy pominąłem jakiś dwór, czy też nie. Jeden odpadł. W zasadzie dwa, ale jeden, o którym nie wiedziałem, w Strychowie. Do Żegnowa nie poszedłem, było już za daleko i za późno. Spójrzcie, byłem tu. I wystarczyło odbić tu, pójść tu, wrócić do głównej drogi, pójść na Owieczki. Mielibyśmy dwa dodatkowe dworki. Szkoda. Jesteśmy w Dębnicy. Przemaszurujemy się do Działynia. A dobra, nie powiem gdzie dalej, co dalej. Nie będę psuł niespodzianki. O tobie też pamiętałem. Dzwonnica. Działyń. Kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Dwór. Pustostan. Nieczynna gorzelnia popada w ruinę. Spichlerz. Temu też nie wiedzie się najlepiej. Pałac. Pierwszy dzień kalendarzowej zimy. Na szczęście tym razem w plecy. Mam ochotę na coś słodkiego. Może być zwykły cukier! Cokolwiek! Cukru mi daj! W tę jedną noc. Idę, idę! Nie pchaj mnie!
No dobrze, niech ci będzie. Cześć! Godzina 8:45. 23 grudnia 2023 roku. Pochmurny, wietrzny, sobotni poranek z Ciechowa. Obudził się. I dobrze. Wieje, wieje, wieje! La, 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 la. Brama wjazdowa. Pałac. Niegdyś szkoła. Przydrożna kapliczka. Centrum wsi. Można powiedzieć rynek. Pomnik
polegli za wolność i ojczyznę. O, było blisko. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Tu się zatrzymałem. Niestety bateria w zegarku padła ponad kilometr stąd i... A przy okazji pozdrawiam wszystkich strażaków, zarówno OSP, jak i PSP. Obyście mogli w spokoju spędzić zbliżające się święta. Tak. Żadnych wyjazdów. Tylko się bawić, cieszyć i celebrować wydarzenia z grudnia. Mural patriotyczny. Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy. Dzwonnica kościelna. Trzy dzwony. Zdziechowa. Napoleonowa. Modliszewo. Zbój Maciej. I historia do poczytania. Dawno temu, bo jeszcze za czasów, gdy miłościwy panował król Władysław. No, początek już znacie. Brama wjazdowa prowadząca na teren zespołu dworsko-parkowego. Jest zamknięta. Łe. Dwór. A kto tam pędzi? No i zrezygnował. Nie? Jatrołom. Świeża sprawa. Inaczej drzewo już zostałoby usunięte. Muszę przejść tyłem ze względu na parasol albo bokiem. Dawaj bokiem. No i po problemie. Za chwilę odbiję w prawo. Dojdę do asfaltowej drogi. Odbiję w lewo.
modliszewko. Przydrożna kapliczka. Szkoła podstawowa imienia Powstańców Wielkopolskich 1918-1919. Plebania. Kościół pod wezwaniem świętego Jakuba. Ławeczka Żychlińskiego. I grób księdza. Księdza Jana. Mielno. Oficyna. I pałac. Ustawimy się na wprost. Stoi pusty. Nieco na uboczu rosną trzy wiekowe dęby. Dwa z nich z pewnością jeszcze puszczają liście, ale tamten nie ma się za dobrze. Najstarsze dęby w regionie noszą od dziś imiona Dąb Mieliński, Wincenty i Hektor. No chłopaki, ale który to który? Który to który? Nieczynna gorzelnia. Dawna szkoła. Kaplica Rotunda. Została wybudowana w roku 1927 przez ówczesnego właściciela Mielna, Edwarda von Wendorfa, jako miejsce pochówku członków rodziny. Otaczający ją teren przeznaczyli na ewangelicki cmentarz. Rotundę wybudowano z kamienia ciosanego. Muszę klęknąć. O.
Jest na środku. Zrobimy jeszcze coś takiego. Kaplica Rotunda. Cześć. Godzina 9, 24 grudnia 2023 roku. Zimowy, niedzielny poranek. Mielno. Pada śnieg. No i fajnie. Dziadkowo. Dwór. Pustostan. O, waga pod nogi. Żeby się nie złamać, żeby się nie połamać. Thank you.
zamknięte. Zajrzymy przez okno. Jesteśmy z tyłu dworu. Popadający w ruinę spichlerz. Popowo podleśne. Brama wjazdowa prowadząca na teren zespołu dworsko-parkowego. Dwór. Niestety nikogo nie ma w domu. Szkoda, być może właściciele pozwoliliby mi podejść bliżej. Trudno. Dwór. Kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Co to jest? Być może jest to plebania. Nigdzie nie widzę żadnej tabliczki z nazwą parafii. Maszeruję taką drogą. Biegnie między polami. Póki co spotkałem jednego zająca. Nie miał ochoty na rozmowę. Uciekł. Dwór. Ten również został uwzględniony na szlaku. Zrobię rundę dookoła i lecimy dalej. Gdzie się dzisiaj zatrzymam? Jeszcze nie zdecydowałem. Mam kilka pomysłów, ale na razie się trzymam z wykonywaniem telefonów. Jeszcze nie czas. Dwór można obejść. Co właśnie zrobiłem? Wracamy na główną drogę.
przysieka. Mieleszyn. Dworzec kolejowy. Raczej nic już tędy nie kursuje. Chyba się myliłem. A raczej z pewnością się myliłem. Torowisko jest zbyt uporządkowane, aby stwierdzić, że od dłuższego czasu żaden skład tędy nie przejeżdżał. Przejeżdżał. Poczta. Niegdyś bar. Drink bar. Bilard. Disco. Kapliczka z figurą Matki Bożej. Gorzelnia. I w tej dla odmiany coś się dzieje. Parę minut po godzinie 14:00. Podładowałem baterię w zegarku. Klimat jest. Jest. Miejsce pod grilla jest? Jest. Plac wyznaczony pod ognisko, na ognisko jest? Jest. Jest nawet i opał. Schronienie przed wiatrem, deszczem, palącym słońcem, śniegiem jest? Jest. I głaz narzutowy. Tarcza olbrzyma jest? Jest. I nigdzie się nie wybiera. Tarcza olbrzyma. A gdzie olbrzym? Okej. Klimatyczne miejsce. Godne polecenia. A w następnym odcinku zaczniemy przygodę od wizyty w miejscowości Sokolniki. Thank you.
Thank you.